Witamy z Gołdapi. Najdalszy witam serdecznie. Przed nami, co prawda już jesteśmy, najdalszy mecz wyjazdowy. Jesteśmy na pograniczu polsko-rosyjskim, albo jak to woli, rosyjsko-polskim. Tutaj ciężko z internetem, z telefoniką komórkową, gdyż to akurat prawda. Ściąga nas już do siebie Władimirowicz Putin. A tutaj kolega udaje, że robi zdjęcia. Ja udaję, że kameruję. No. Plac elegancki. Jak na tą porę roku. Troszkę grząskie jest boisko. Ale damy radę, będziemy grać. Bo boisko jest naprawdę w dobrym stanie. Fajne trybunki. Tylko to, co się rzuca w oczy, to brak banerów reklamowych. Jeden z mocno strategiczny chyba jest, bo Malon tutaj. No i Stepanna! Przepraszam, słyszałem, że do Jezioraka dołączył Rafał Kurzawa, to prawda? O, Justynę Kowalczyk widzę. Nie, przepraszam. Łysy. Nie udawaj. On sobie tym smaruje masło, zanim założy. Nie. To jest specjalnie pod reklamę grupy Energa. Włosy się nie elektryzują, bo teraz ich nie ma, ale czapka się elektryzuje. Człowiek guma? Tak. O kurwa. Co? Przestań. Tu się zawił. Chyba ty! Hopie. Chyba ciebie jechają. Zadowolony Adam Budkowski. Ktoś to 4 razy. Ale ja nie mam takiego numeru, nie wiem kto to. Jerzy Brzęczek. Może? Brzęksiukowi ten. Radek Kolas! Radek Kolas! Au! 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 Michał, tak? Naprawdę tyś wielkim wojem. Tak. Poszedł co po nich, nie? A jak? Jak dzik żołędzie. Tak. Aż szakałeś! Jaki wojem? Dzisiaj Michał Foj poszedł jak dzik w żołędzie. Dobrze, Karol, że czapkę założył. Po kogo wybić u zrożnego, nie? Karol, słuchaj, Bęka do wywiadu, nie? I zadaj mu pytanie, kiedy ostatni raz zagrał 90 minut na zero. Po kogo? Bęka, ręcja prostowa? Ja nic nie wiem. No ja też nie wiem. Ej, weź się, bo ci zabierają! Ej, weź się, nie zabierają! Ja nic nie wiem na temat konferencji. Nie, kurde, pytałem, kiedyś były. Dobra, wyciągaj kartę.